Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku programu Essa. Dzisiaj chcemy porozmawiać o samotności, która może mieć różny wymiar, zwłaszcza w tym trudnym obecnie czasie. Dlatego chcemy przedstawić Wam wyjątkowych ludzi. Oboje zaangażowani w różne dzieła, oboje dotknięci pandemią, chociaż w nieco inny sposób. Zobaczcie sami. Pamiętam, że gdzieś za dzieciaka obejrzałem w telewizji film Patrol. To film, który opowiada o ratownikach wodnych Straży Przybrzeżnej w Stanach. I pomyślałem sobie wtedy, kurde, chciałbym ratować życie. No i wylądowałem na ratownictwie medycznym. I mogę teraz chyba z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że robię to, co lubię. Ratownikiem jestem już od 7 lat i przez ten czas pracuję w Zespole Ratownictwa Medycznego. Od niedawna pracuję również na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pierwsza fala pandemii nałożyła się na czas, kiedy byłem w pierwszej klasie szkoły muzycznej. To wszystko wiązało się z tym, że całą organizację szkoły trzeba było przenieść do internetu. Łącznie z zajęciami praktycznymi, takimi jak wokal czy gra na instrumencie. Nie było nam łatwo się do tego przyzwyczaić. Na początku pandemii czułam strach, też zaskoczenie, bo wszystko się zatrzymało i nikt nie myślał, że dojdzie do takiego momentu, że to wszystko, co się działo, to, że pracowaliśmy, że były otwarte restauracje, że chodziliśmy na zajęcia do szkoły, spotykaliśmy się ze znajomymi, chodziliśmy do kina, to wszystko się nagle zatrzymało i nikt nie sądził, że to wszystko może tak się zatrzymać. No i trzeba było się z tym zmierzyć. Moje spotkanie z COVID-em zaczęło się prawie jednocześnie z pierwszym przypadkiem na Lubelszczyźnie. To nie było spotkanie bezpośrednie. Pamiętam, że byliśmy na dyżurze, zbliżała się 19, czyli czas zmiany, kiedy przychodzą zmiennicy. Dostaliśmy telefon od naszej szefowej, że lekarz, z którym jesteśmy na dyżurze, miał kontakt z przypadkiem potwierdzonym. No i zaczął się taki strach, niepewność, właściwie nikt nie wiedział, co ma zrobić. Ja byłem wtedy na etapie tego, że w styczniu urodził mi się syn. Mieszkaliśmy z żoną i ze Stasiem jeszcze u jej rodziców, czekając, aż wykończy się nasz nowy dom. No i co? Wracać do domu, nie wracać do domu? Olbrzymi strach, olbrzymi stres, małe dziecko. No zdecydowaliśmy, że ja pojadę do tego świeżo wykańczanego domu. Miałem tam jakiś materac. No i ta chwila w tym nowym domu przeciągnęła się na 2 miesiące. Wtedy był strach, no bo nie wiemy, czy się zaraziliśmy. Wtedy była niepewność, no bo co będzie dalej, ile to potrwa. Z drugiej strony, no jestem ojcem, powinienem pomóc żonie, zajmować się trochę dzieckiem. Te pierwsze chwile z małym uciekają. No nie było fajnie. Było takie dziwne uczucie samotności po prostu chyba. Moja kwarantanna to był najtrudniejszy okres podczas całej tej pandemii. Dlatego, że kwarantanny przechodziłam właśnie na stacji, nie w domu rodzinnym, razem z moją współlokatorką. No było to trudne ze względu na to, że jestem praktycznie sama w tym. Mam takie poczucie winy, że właśnie ta współlokatorka jest tutaj ze mną zamknięta przeze mnie, z mojego powodu, dlatego że no, to ja jestem chora i mogę ją zarazić. No i wydaje mi się, że to też trudne było to, że byłam po prostu daleko, daleko od domu, w sensie nie było przy mnie rodziców, a mimo wszystko mam z nimi jakąś taką bliższą więź i to było dla mnie trudne, że ta cała sytuacja, to przytłoczenie, że ten wynik jest pozytywny, ten cały chaos do ogarnięcia, bo tutaj szkoła, tutaj studia się zaczęły, bo to był październik, tutaj praca, to wiązało się znowu z kolejnym zatrzymaniem tego wszystkiego. No i brakowało mi tego, że po prostu nie mogę w tym czasie podzielić tego z rodzicami. Jak teraz jest? Inaczej, to na pewno. Czas pandemii nauczył mnie tego, żeby doceniać bliskich, doceniać pracę żony, doceniać to, że mam syna, doceniać to, że mogę właściwie wrócić do nich po pracy, do domu. Dla mnie czas pandemii to przede wszystkim
czas na ogarnięcie swojej głowy. Nauczył mnie cierpliwości i doceniania relacji z bliskimi, tego, że są obok i że mogę na nich liczyć. Piotr Dzido, ratownik medyczny. Paulina Mielniczek, studentka. Samotność dla ciebie to? Brak, pustka, poczucie niezrozumienia. Chyba tyle. A dla was? A dla mnie to właśnie chyba pojęcie tego niezrozumienia, kiedy myślę zupełnie inaczej jak reszta świata. A takie momenty się zdarzają. A dla mnie na przykład jest to moment, w którym potrzebuję porozmawiać z kimś i nie brakuje mi ludzi wokół, ale nie mogę porozmawiać na ten temat z żadnym z tych spotkanych ludzi. Bo mam świadomość, że to jest jakby coś, co dotyczy mnie i nikt tego do końca nie zrozumie. To jest jedna strona. Druga strona to jest taki moment, w którym jestem w czymś i nie mogę tego zmienić, a bardzo bym chciał. Dla mnie samotnością będzie starszy pan, któremu razem ze znajomymi wolontariuszami robimy cotygodniowe zakupy. Dlatego, że on nie będzie miał nikogo, kto mu pomoże w tych codziennych czynnościach. Jeśli mielibyście tak w jednym zdaniu określić, jaki ten czas, który teraz mamy dla was jest? Na pewno jest dziwnie, jest nietypowo. No to jest coś nowego, z czym musimy się nauczyć chyba jeszcze zmagać. Ja myślę, że ten rok był bardzo kreatywny, dlatego że nauczył nas radzić sobie w bardzo różnych, nowych, dziwnych czasami sytuacjach. Jak sprawić, żeby ten czas pandemii nie był czasem straconym? Chyba korzystać. Korzystać z tego, że nie mamy wielu rozpraszaczy wkoło, a często mamy obok osobę nam bliską, która jest, która też nie zajmuje się niczym innym, która też nie wychodzi, nie spotyka się ze znajomymi, tylko może być z nami blisko i z tego korzystać, rozmawiać, budować relacje, ale też znaleźć coś, co będziemy mogli robić wspólnie w tych warunkach, które mamy. No to ja tutaj zgodzę się z Piotrem, że należy korzystać. Wiele instytucji kultury prowadzi teraz, przeniosło swoją działalność do internetu, więc skoro mamy zajęcia online i pracujemy online, to dlaczego nie moglibyśmy na przykład zapisać się na kurs fotografii albo kurs robienia kolażu, czy na takie rzeczy, na które zazwyczaj nie mamy czasu, a chcielibyśmy się tym zainteresować, trochę tego spróbować, zobaczyć, czy to jest dla nas. Pandemia koronawirusa. Czegoś jeszcze? Samotności. Pandemia. Chyba czasami trochę bezduszności, braku współczucia, ale też z drugiej strony. Pandemia wsparcia. Wspomniałeś właśnie o pandemii samotności. I Paulina, jak z perspektywy młodego człowieka, studenta, w jaki sposób ta samotność właśnie w tym teraz czasie może się przejawiać? Przed pandemią mieliśmy takie przekonanie właśnie, że to młode pokolenie żyje głównie w tym świecie wirtualnym i tak naprawdę ta pandemia dopiero teraz dała nam do zrozumienia, że mimo wszystko, pomimo tego, że teraz jesteśmy zmuszeni do tego, żeby w tym wirtualnym świecie trwać, być, działać, to mimo wszystko nam młodym tego brakuje. I cały czas szukamy gdzieś tego spotkania z drugim człowiekiem i wykorzystujemy każdą okazję. Więc wydaje mi się, że mówienie tutaj o pandemii samotności jest dosyć trafne. Jaką rolę w tej pandemii, w tej walce, no bo każdy z nas jakąś walkę prowadzi w tym czasie, jaką rolę odgrywa Bóg, wasza relacja z Bogiem? Wiesz co, chyba taki fundament, tak myślę, no bo to, co się dzieje,
nie jest w żaden sposób zależne od nas. My nie mamy na to żadnego wpływu. Często się z tym nie zgadzamy. Często budzi i buduje to w nas jakiś tam sprzeciw. I w tej sytuacji musimy znaleźć w sobie siłę do pójścia naprzód, do funkcjonowania, do myślenia też o innym człowieku. A wydaje mi się, że jedyną opcją na to i jedyną drogą do tego jest po prostu relacja z Bogiem. To jest takim jedynym pewnym punktem teraz w tej rzeczywistości, która cały czas się gdzieś zmienia. Ta relacja z Bogiem będzie też takim pewnym stałym punktem. A wydaje mi się, że w tej rzeczywistości, która teraz cały czas się zmienia i nie mamy na to wpływu, to każdy z nas potrzebuje takiego stabilnego elementu, takiego oparcia. A nie pojawiło się nigdy takie pytanie w was, Boże, za co, dlaczego, po co ty to w ogóle robisz, jak mogłeś na to pozwolić? Takiego buntu. No na pewno. Pojawiło się pytanie, dlaczego, ale gdzieś kiedyś nauczyłem się tego, że nic nie dzieje się bez przyczyny. I być może tak miało być, być może on ma na to po prostu jakiś plan, jakiś dalszy plan, którego my jeszcze nie widzimy. A odpowiedział ci na to pytanie? Dlaczego? Jeszcze nie. A gdybyście mieli wskazać takie dwie konkretne rzeczy, które były dla was dobre, które są dla was dobre, teraz właśnie w tym czasie pandemicznym? Żona i Staś. To są dwie rzeczy, które doceniłem na pewno przez pandemię, no i o których jakby cały czas myślę też. Nie? Będąc w tej rzeczywistości, w której się znajduję. Pogłębienie na nowo relacji z rodzicami i taka świadomość, że mam tych przyjaciół i nieważne, co by się działo, to zawsze będą i zawsze pomogą. I to też jest taka budująca myśl w tym trudnym czasie. Samotność nie zawsze związana jest z fizycznym brakiem drugiego człowieka. Może być także tęsknotą za zrozumieniem. Szukajcie zaangażowania w codzienności i nie dawajcie się samotności. Do zobaczenia za tydzień.